Tam jest Bambi leży. A może to nie Bambi? Moi drodzy, jesteśmy w miejscowości Bania Kowalicza. To nie był nasz cel podróży, ale jechaliśmy wczoraj w stronę Parku Narodowego i zobaczyliśmy, że tutaj są gorące źródła. No i właśnie w tej miejscowości są gorące źródła i jest takie uzdrowisko i przyjechaliśmy tutaj, bo tutaj takie uzdrowisko z 1800 któregoś roku i to jest nazwane Royal Spa, czyli tutaj król, podejrzewam, że przyjeżdżał moczyć tyłek i jak przyjechaliśmy... Dalej uzdrowiskiem, jest to sanatorium, jest tu mnóstwo ludzi, są tu też nawet jakieś oddziały szpitalne. Jak w szpitalu normalnie, na rehabilitację, no. Ale jest też taka strefa wellness, do której my się potem wybieramy. Dokładnie, już dowiedzieliśmy się, że jest basen, basen na zewnątrz, gorącą wodą, no 30 stopni, ale no cieplejsza niż zimna. Ciekawe. Jest słońce, no i obchodzimy, tutaj jest taki piękny ogród, za mną jest jakiś park, za mną jest jakiś bardzo ładny budynek, tam jest budynek, mnóstwo takich budynków ładnych. Bardzo no przyjemnie. I bardzo dużo ludzi, którzy przyjechali tutaj na zdrowotne zabiegi. Bardzo ładnie, bardzo klimatycznie, bardzo eleganckie budynki, dużo zieleni, no i góry. Idealnie Kasia pasuje tutaj do tego klimatu. Ja? Eleganckie budynki, eleganckie wszystko, elegancka pani. Idziemy na kawę. Przyszła kawusia. Słuchajcie, dostaliśmy, co to masz, cappuccino? I dostaliśmy jeszcze ciasteczko. Coś takiego jak w turecki, taki turecki przysmak. Miękkie. Ładnie pachnie. O ja! I kaloretka jakby. I ma orzechy. A smakuje po prostu jak cukier słodki. Dobra, z orzechami. Galaretka z orzechami. Ja zamówiłem sobie kawę domową z mlekiem i okazało się, że to jest fusiara normalnie. Tam w tej filiżance na dole są fusy. Taka turecka kawa. Ale pewnie będzie dobra, bo oni tutaj taką piją właśnie. To są takie rejony, gdzie kawa turecka rządzi. Wypiliśmy pierwszą kawkę. Mam trochę fusów na zębach? Chyba nie. Zlizałem. Idziemy teraz na basen. Zgodnie z planem zresztą. I Kasia Pretleczo mi powiedziała, że jest troszeczkę zła. Czemu jesteś, Kasiu, zła? Jasno co? No, na ludzi, którzy napisali na forach internetowych. Bo gdzieś jak szukałam, jak jest kamperem przez Serbię się jeździ, no i znalazłam takie opinie, że jest niebezpiecznie, że kradną, że trzeba uważać na drogach, bo napadają. No i taka była atmosfera ogólnego strachu. Wszyscy, którzy jechali gdzieś na Grecję, mówili, że omijają szerokim łukiem Serbię. Ktoś tam napisał o tych zatargach wojennych, że nie może im wybaczyć. A to jest bzdura, bo tu są bardzo mili ludzie. Bardzo mnie negatywnie nastraszono mnie. Po prostu internet mnie nastraszył, a okazuje się, że po prostu ludzie są bardzo dobrzy. Wszyscy po prostu tak łatwo się uśmiechają. Wystarczy, tak, że lekko ty się uśmiechniesz do nich, oni od razu uśmiechają się do ciebie z powrotem. Każdy praktycznie mówi po angielsku. Jeszcze nie spotkaliśmy osoby, która by nie nawet mówiła te chłopy po od co wymieniali nam koło, oni po angielsku trochę mówili. I ja już pomijając fakt, że po polsku jest się dosyć łatwo dogadać, bo to jest dosyć podobny język. I w ogóle już nie ma tutaj śladów wojny. Oni ruszyli bardzo do przodu i chyba pokutuje wśród nich, znaczy w Europie takie jeszcze to wspomnienie tej wojny. Bo wczoraj ci ludzie, co nam pomogli, powiedzieli, żebyśmy przekazali innym, że Serbowie to są dobrzy ludzie i tacy właśnie są. Także więc nie przekazujemy. Ma się co bać.
warto tu przyjechać, bo no jest fajne, fajnie jest tutaj. Bardzo, mili ludzie, bardzo się czuję bezpiecznie, w ogóle już nie zamykam samochodu. Na początku to na wszystkie spusty, wszystkie kłódki, a teraz normalnie zostawiamy samochód tak, jakbyśmy byli pod domem. Tak, jeszcze muszę dodać, że oni są właśnie tacy południowcy, tacy trochę jak Hiszpanie i Portugalczycy, bardzo lubią spędzać czas razem i to widać. Siedzą wspólnie na ławeczkach, rozmawiają, popijają sobie piwka w miastach, w kawiarniach. Kawiarnie są pełne cały czas, po prostu od rana do wieczora. Także bardzo jest tutaj przyjemnie. To jest niewiarygodne, jak piękne miejsce znaleźliśmy. Nie też, że to jest bardzo tanie, bo 10 euro kosztuje wejście, jest podgrzewany basen na zewnątrz. Mamy prywatny pokój na jacuzzi, dostaliśmy 20 minut mineralnego jacuzzi, które śmierdzi niesamowicie jajkami, ale no to jest chyba siarka, nie? Jakieś minerały. Dostaliśmy lemoniadę, ciasteczko, cały czas chodzi koło nas jakaś pani i nam dopytuje się, co coś potrzebujemy i tak dalej. Jakbyśmy chcieli coś jeszcze masaża, tu jakieś przeróżne inne zabiegi. Błoto, na pewno się błotem ludzie odkładają. No i fajnie. Najlepsze jest właśnie to, że to jest takie luksusowe i to jest takie luksusowe, ale nie sztucznie, bo tutaj kiedyś król przyjeżdżał, czy książę przyjeżdżał na kąpiele, oczywiście nie w tym, to odnowili, ale to jest taki prawdziwy royal, czyli królewskie właśnie jugosłowiańskiego króla. Woda w tym jacuzzi jest tak mineralna, że zamieniła mój srebrny łańcuszek w czarny łańcuszek. Zobaczcie, co się z nim stało. Normalnie nie zmienił się mu kolor. Z jacuzzi przenosimy się teraz na saunę. Mamy cały pokój do własnej dyspozycji. Tu mamy 80 stopni, tu mamy 90 stopni, a za mną jest tutaj takie gorące łoże podgrzewane, gdzie można sobie zrelaksować się. Także zrzucamy ubranka i wchodzimy do sauny. Super, czuję się, bardzo się cieszę, że przyjechaliśmy. Totalnie przypadkowo, ale opłacało się, także... Wymoczyliśmy się całkowicie w tym fajnym spa. Jak ktoś kiedyś tutaj by się wybierał, to wam wyślemy link do tego miejsca pod spodem. My teraz jedziemy do wulkanizatora, załatwić nową oponę. No i jedziemy dalej w stronę pięknego domeczku na rzece Drina. Także jedziemy. Kasia powiedziała, że jest jak w Norwegii, więc idę to zobaczyć, ponieważ z fotela kierowcy nie wygląda to tak. O, no jest, faktycznie. Takie fiordy. Muzyczka gra. Zobaczcie. Burek, ale piesek. No cześć, ja bym cię puścił, nawet czekać nie może. No cześć. Jezu drogi, Boziu, on przerzuciła. Idę mu rzucić temu pieskowi tej troszeczkę polskiej kiełbasy, która pachnie niesamowicie. Tam jest drugi taki śnieg. O nie, no nie mogę dać dróg wszystkim. Dobra Polska? Jużeś zjadł? Dobra Polska? Trzeba to pogryźć. Jak masz potrzebę tam schodzenia? No. Coś ci da to, że tam zejdziesz? Chciałabym, no zobaczyć. To idź.
kolejny dzień, jedziemy do tego domku, 5 km stąd spaliśmy, a domek z tego co, jeżeli mnie oczy nie mylą, to za tymi krzakami widziałem już ten domek na rzece. Więc tylko zajedziemy za te krzaki i będziemy widzieć domek. A Kasia wam opowie, co to jest za domek, bo ja nie do końca znam historię tego miejsca, ale to za chwilę. Ja biorę ze sobą tylko aparat. Jak widzicie, mam ze sobą swój własny sprzęt i na czas właśnie naszej podróży po Serbii dostaliśmy Lumixa Panasonica TZ200 i świetnie on się sprawdza w podróży, bo jest malutki, poręczny, ma bardzo fajny, szybki czas reagowania, szybko stabilizuje zdjęcia i ma dużo trybów, w tym to, co dla mnie ważne, ma dwa tryby automatyczne, bo muszę się wam przyznać, ja często robię na automacie, ponieważ jesteśmy w biegu, więc mogę szybko z samochodu zrobić zdjęcie, kiedy widzę coś fajnego, albo kiedy biegniemy za przewodnikiem na freewalkturze, nie ma problemu, nie muszę zatrzymywać, ustawiać i robię po prostu zdjęcia. Także wyjątkowo z tej naszej podróży po Serbii powstanie fotorelacja i będzie ona dostępna na naszym blogu. I link będzie już prawdopodobnie aktywny w opisie do filmu. To, co jeszcze ciekawe w tym aparacie, to jego obiektyw. Ma on bardzo duży zoom optyczny, 15-krotny. Także idę go sprawdzić. Myślę, że tutaj się świetnie przyda, bo ten domek, do którego idziemy, znajduje się na rzece. I z tego, co widzę, platforma jest tutaj obok. Także no, jest to w pewnej odległości. Także myślę, że to będzie fajna okazja, żeby wypróbować ten obiektyw. To tyle. Idziemy. Tam jest taki taras widokowy i jeżeli mnie oczy nie mylą, to tam jest grupa Azjatów, którzy przyjechali tak jak my, żeby zrobić zdjęcie tego już oto słynnego domku na rzece. Teraz krótka historia tego miejsca, więc tak, najpierw istnieje legenda, która mówi, że pewien serbski bohater, niestety nie pamiętam jego imienia, przechadzał się tędy i chciał przejść na drugą stronę. Niestety nie było mostu, więc żeby jego koniowi nie zamoczyły się i nie zniszczyły kopyta, rzucił na środek tą skałę. A druga część tej historii jest taka, że po prostu młodzi ludzie, mieszkańcy pobliskiego miasteczka, kiedy opalali się nad rzeką, wpadli na pomysł, że fajnie byłoby opalać się na tej skale i zbudowali tam platformę. Z czasem ta platforma została rozbudowana, no i tak powstał domek. I za każdym razem, kiedy rzeka Drina ten domek porywa albo niszczy, ten domek jest odbudowany przez miejscowych ludzi. No i któregoś dnia ktoś z National Geographic tutaj się wybrał, zrobił przepiękne zdjęcie temu domkowi na rzece. I tak zaczęło się ruch turystyczny, który teraz tutaj napływa, powstała platforma, tutaj są dalej jakieś budowy. Widzieliśmy autokar z ludźmi z Azji, także to miejsce staje się coraz bardziej popularne. No i na pewno warto tu przyjechać, bo jest przepięknie. My jesteśmy zadowoleni. Ja jeszcze dodam, że ta rzeka jest zielona i miejscowi nazywają tą rzekę Drinę zielona rzeka po prostu, więc od jej koloru i cały ten rejon, w którym teraz się znajdujemy, to jest taki zielony rejon. Zresztą jak widzicie, są same lasy i zieleń. A jest jeszcze tutaj właśnie w okolicy Park Narodowy Tara, który jest bardzo znany i bardzo piękny, no i właśnie można przy okazji się po drodze zatrzymać w tym miejscu. Jedziemy do Parku Narodowego Tara. Jedziemy wzdłuż tej rzeki, ale rzeka się właśnie skończyła, a czy rzeka nadal płynie, natomiast my musimy skręcić teraz w lewo i musimy jechać, my to nazywamy jelita. Zaraz wam Kasia pokaże, jak wyglądają nasze jelita. Czymś takim. O, autokary zjeżdżają. To damy radę. Damy radę. Autokar zjechał, a ogólnie to jedziemy tam. Do góry. A ja już wyłączam ogrzewanie, bo wiem, że będzie ciepło. Ja mam stracha. Ja też. Ale no cóż zrobić, no możemy zawrócić gdzieś indziej. Albo jechać do góry. Thank you.
ponieważ jedzie się bez problemów. To miał być nasz viewing point, znaczy platforma widokowa, ale ona wygląda teraz tak. No, także nie zobaczymy zbyt wiele. Najgorsze jest to, że ta droga się wije tam do góry całkiem tu. Teraz wam przybliżę. Boże, jeszcze taki musimy pokonać. Tak coś. Przepaść na przepaścią. Jeszcze po górę. To już koniec. Nie. Koniec, jeszcze są zakrętasy, czyli jeszcze po górę. Nie, to już może z góry. Ja się jeszcze tam jest kupa do góry po prostu. Chyba jesteśmy na górze. Na górze mamy wieś. To nie jest, no, to jest kurort. Byliśmy w Centrum Informacji Turystycznej. Dowiedzieliśmy się, że tutaj niedaleko jest taka platforma widokowa, także jedziemy zobaczyć widoki. Potem jedziemy nad jezioro. No ja. Jak zmienimy się? No, to są jakieś po paru kilometrach, nawet nie wiem, czy to było parę kilometrów, droga się zaczęła robić taka dla terenówek i uznaliśmy, że zostawimy, ja uznałem w zasadzie, że to jest niebezpieczne i w sensie nie ma to nawet przyjemności jazdy po takich wertepach. Zostawiamy samochód, robimy kawę i idziemy na nogach. Ubraliśmy sobie już sportowe buty, przynajmniej ja już ubrałem sobie moje kamienowskie sportowe buty, takie do górskich wspinaczek. I będziemy szli tam. Robienie kawy też chyba we vlogach najpopularniejsza rzecz. Jeszcze 30 minut. Bańska scena. Cały czas wypatruję tych niedźwiedzi, ale ich jeszcze nie spotkałem. Co chwilę są oznaczenia, że te niedźwiedzie tu są. Że w razie spotkania z takim misiem, żeby się nie ruszać, po prostu nie robić mu zdjęć. Najpierw się w ogóle nie ruszać, ani żadnych odgłosów nie wydobywać. Więc może spotkam. Coś tam jest. A może się ludzie. A może miś. Znalazłem misia. Jest. On tu. Zobaczcie. Jaki ma piękny widok. Padła nam bateria w tamtym aparacie, ale na szczęście mamy drugi. Bogu dzięki, Kasia wzięła tego nowego Panasonica. Także teraz możecie sobie podglądać, jak to wygląda z zewnątrz. Z góry. A wygląda to normalnie jak fiordy. Przepięknie. Tam w tle jest jeden fiord, drugi. Tam jeszcze nie widać tego, bo za mgłą jest. Ale tam jest jeszcze jeden i kolejny. I między tymi wszystkimi górami płynie sobie pięknie zielona rzeka. Super. Przepięknie. Opłacało się tu przychodzić. Widoczki, widoczki, pięknie, ładnie. Ale zobaczcie, za nami jest burza. Ciekawe. I najwyższy czas uciekać. Bo inaczej będzie mokro. Mokro i grzmiąco. Także lecimy. Stało, Kaszku? Przyszło nieuniknione. Ubieramy peleryny,
i biegusiem. I biegusiem do domeczku. Na szczęście moja mądra żona zapakowała peleryny. Bo mi się przypomniało, dostaliśmy je na regatach i wreszcie je użyjemy. Na regatach na Mazurach. Tak. Doszliśmy, ominęła nas burza. Na szczęście zdjęliśmy sobie palerynki i po malutku idziemy do Wdowana. Już się do niego zbliżamy, także za chwileczkę kończymy dzisiejszy dzień. Fajnie było? Pięknie, cudownie. Matko, jestem zakochana w Serbii. No, kolejny kraj, w którym Kasia jest zakochana. Ja również. Kocham świat. Dobra, idziemy do Wdowana i jedziemy dalej do kolejnych pięknych okazów serbskiej natury.